No tutaj kolega Mariusz nam przygotował takie te produkty z firmy Renfe, które on najczęściej używa tutaj podczas lotów. Troszeczkę tak może nam opowiedzieć, jak to mniej więcej. Trudne, ale to, no to na tym polega, to bo znaczy, że wtedy. Że wtedy są używane, a nie tam jakieś wyjęte, no przepraszam, bo tu jeden jest czysty, widzę, to a, czysty jest kaka, to też jest to, a widzę, też tak. Zakwaszacz, my go bardzo dobrze znamy. Alfred Berger nam opowiadał szeroko o nim, opowiadał nam też właśnie o tym, że takimi właśnie zakwaszaczami, które nie tylko jest sam ocet jabłkowy, ale też zawierają one i kwas mrówkowy, kwas propionowy i dzięki temu możemy uzyskać takie stężenie pH, które wtedy naprawdę zapobiega rozwojowi na przykład chociażby E. coli, prawda? Tak, tak, znaczy tutaj cały sezon przelecieliśmy w tym roku, przelatowaliśmy gołębiami dorosłymi i nie dostawały ani jednego antybiotyku, nie? Także myślę, że produkty są przede wszystkim... Czyli nie stosowaliście, przepraszam, tak przerwę ci teraz, czyli nie stosowaliście żadnych ani profilaktycznych, jak to niektórzy mają w zwyczaju, czy coś? Nie, bo byliśmy u doktora Warzechy, później jeszcze profilaktycznie oczywiście po 6. czy 7. locie pojechaliśmy tutaj do doktora Chorożego w Miastku. Zawsze jeździmy 2-3 razy w sezonie, ale tak przed samymi lotami to zawsze to teraz będziemy już jeździć do doktora Warzechy, no bo tam pełen profesjonalizm mi się wydaje. No i przelecieliśmy gołębie przed sezonem, co nas trochę wybiło z rytmu na tych pierwszych lotach, bo nie mogliśmy trenować ich przez 10 dni, no prawie za późno. Ale właśnie po tych konsultacjach z doktorem Warzechą przeleczyliście, tak? Nie. Tak, tak, tak. Tylko, że czy to było takie leczenie, czy to było takie profilaktyka bardziej? To było leczenie. Leczenie, a leczenie. Co one miały, można wiedzieć? Której coli. Coli, tak? Coli, tak. I czym leczyliście wtedy? Co zalecił za produkty? Bitril. Jak długo to trwała kuracja? Kuracja trwała 7 dni, ale... To właśnie dlaczego zwracam uwagę, bo czyli przez 7 dni podawaliście Bitril, tak? I po 7 dniach? Po 7 dniach podawaliśmy Entrobac, witaminę B, czyli betaamin forte jest tam stoi, ale tutaj nie pokazałem. Ale tu masz też tych produktów. Tak, no i doktor Warzecha do mnie mówił, że jak chcesz, mówi, możesz wywozić, ale mówi, pogubisz gołębie, nawet na krótkich kilometrażach, no i przy tym antybiotyku, nie? No i postanowiliśmy nie wywozić gołębie, nawet doktor Warzecha powiedział 10 dni, nie wywoziliśmy ich 15 dni, a to już było za blisko lotów, no i później zasoby były restrenowane, bo zeszłe lata, w 16 roku tu już trenowaliśmy na początku, znaczy pod koniec marca, czyli cały kwiecień, już praktycznie miesiąc były przetrenowane, 30 treningów zrobione, nie? To bardzo dużo. I to się później odbiło na lotach. Na treningach dużo wtedy tracicie, jak tak trenujecie, czy nie? Nie, nie, nawet na treningach gołębi młodych zawsze tak tracimy około 2-3-4 gołębi. To też w tym roku miałem taki przypadek, że na zimowych gołębiach straciłem na jednym treningu 6, bo przyszły, ale połamane nogi, gdzieś o linki uderzyły, nie? No, ale ogólnie... Ale wracając do tych, czyli jeszcze po tej kuracji, co wy zrobiliście, to jeszcze raz badaliście u doktora Warzechy, czy nie? Czy już nie robili? Nie, już mówi doktor Warzecha, bo on tam przeprowadził to 7-dniowe, on tam sprawdzał... Kurację Bitrilem? Nie, no to Bitrilem, ale on też sprawdzał, na co są gołębie wrażliwe. Czyli antybiogram robił. Antybiogram robił. No to ale taki jak doktor Chorąży nam kiedyś pokazywał właśnie w Koszalinie, byliśmy tam, jak identyczny. On to wykonywał, dokładnie. No. Identyczny. U doktora Warzechy to się dzieje na maszynie takiej specjalnej, bo tam... ma już to wszystko zrobione, że to automatycznie idzie wydruk z maszyny, nie? Na antybiogram, nie? No i jak dostałem telefon od Denisa po 7 dniach, wydaje, że po 7 dniach to było, Denis mówi do mnie, masz zrobić to i to, zrobiłem to i to, wyniki przyszły do mnie, teraz od razu też Denis wysłał na maila. No a Denis, przepraszam, Denis Faber? Denis Faber, tak. A dlaczego akurat do Denisa, nie od Warzechy? Oni są, bo jakoś pracuje u niego Denis Faber? Nie, ja nie znam języka niemieckiego dobrze. Aha, czyli zatłumaczę. A Denis ze mną był na badaniach, badaliśmy i mojego MBA i jego. No i z tych pierwszych badań właśnie, co robiliśmy na miejscu, nie wyszło nic, czyli żadne jakieś tam trichomonady, nic, zupełnie nic nie wyszło, tylko właśnie ta bakteria coli, ona nie była w jakimś tam dużym nasileniu, nie? Ale doktor Warzecha mówi do mnie, jak chcesz, znaczy musisz zrobić i tyle, nie? To robimy, mówię, nie podważa się jego. W lotach co używamy? Używamy Avidres. Avidres używamy 4-5 razy w tygodniu, na 4-5 dni dostaję w tygodniu, tylko w dniu koszowania nie daję. I jak Blitza daje zawsze w środę, to już Avidresu nie daje. Blitzform gołębie dostaję przez cały rok, dostaję go raz w tygodniu, w środę zawsze. I zawsze tak staramy się robić, że cały rok podajemy w ten sam dzień, co dostają w lotach. Czyli zawsze w środę gołębie dostają Blitza. A Blitzem też robię takie... A bez względu na to, kiedy jak na przykład lotu przesunięcie następuje, czy coś tam o dzień, dwa, czy coś... Znaczy wiesz, u nas są loty w piątki koszujemy, w sobotę mamy loty. Tak samo koszujemy w czwartki gołębie na 500 km. Żeby wtedy sobie ten dzień zapasu zrobić. Tak. Znaczy wiesz, teraz w trakcie lotów dajemy na 500 km w środę i w czwartek. Aha, czyli dwa razy. Dwa razy wtedy. Ale zawsze takim podstawowym, gdzie po sezonie, zawsze młodym gołębiom wszystko w środę zawsze dostają. Przez cały rok. 3 ml na litr.
Przez cały rok jeszcze dostałem Smegano do wody za wiadrem 3 razy w tygodniu. Czyli wyciąg z oregano. Przed sezonem jeszcze, jeżeli chodzi o Avimicin Pulver, ulotkę zdrapałem. Jeżeli chodzi o Avimicin Pulver z Aten Fry, dostałem przez 10 dni na drogi oddechowe. Mhm. Na karmę. Z innych kuracji na drogi oddechowe nie robimy. Przy gołębiach jeszcze tutaj Pavifag jest stosowany cały rok, raz w tygodniu. Przy długich lotach, jak są w gołębie 500-600 km, to mamy ten, z tego. To dajemy zawsze Pavifag z Sedacholem, nie? Mhm. Sedachol zawsze jest podawany w niedzielę po locie, czyli w sobotę przylatujemy gołębie z lotu, w niedzielę podajemy Sedachol. Tak samo Krauter Mix. Krauter Mix jest podawany u nas 2 dni, czyli zawsze Krauter Mix jest podawany w niedzielę na karmę i w poniedziałek. Krauter Mix, tak przetłumaczymy, tak mieszanka ziół. Tak, mieszanka ziół taki. Na trawienie, na oczyszczenie gołębi po locie. Jeżeli mówię, my nie dajemy żadnych antybiotyków, staramy się zawsze gołębie oczyścić, odbudować. W niedzielę też dostają przy lotach powyżej 300 km kapryska proteiny 3000. Chyba że było 100 km, które trwało 5-6 godzin. Czasami się tak zdarza, że tam 200 km ciężki lot, to dostają kapryska proteiny 3000. Carni Speed dostają praktycznie u nas gołębie poniedziałek, wtorek, środa i czwartek. Przy lotach 500 km, przy lotach 300 km od 100 do 300 dostają tylko 3 razy poniedziałek, wtorek, środa. Nie? Jeżeli chodzi o gołębie młode 3 razy w tygodniu dostają Entrobac, Immun Booster i Sedachol na karmę. 3 razy w tygodniu, jeżeli po każdym treningu praktycznie jak dostają, to tak samo dostają Entrobac, Immun Booster i Morgul. Do kąpania gołębi używamy zawsze Badezals, kupujemy gołębie lotowe zawsze w dniu wkładania. Czy to będzie lot 300 km 500 z deszczem? Zawsze? Zawsze. Zawsze czyli rano pewnie tak gdzieś tak? Tak, to się odbywa tak, że rano gołębie są karmione do godziny 9-10. Później wszystko jest zabierane z gołębnika i gołębie dostają kąpanie. Dostają kąpanie w letniej wodzie z solą z Badezals i gołębie się kąpią tam około pół godzinki, zawsze dajemy, żeby on taki relaks dany. To jest bardzo fajne, ja też osobiście powiem, Badezals, który bardzo lubię, ten kolor taki. Co kolor jest taki. I wiadomo, że dało się, sól podało do kąpieli, jest inny, taki jaskrawy, taki tak. Żółtawo, zielonkawy taki bardziej. Tak, ale i też właśnie mówię, no tutaj mi się wydaje, że chyba na rynku lepszej soli od tej Badezals, mi się wydaje, że tam nie ma. Ale jeżeli chodzi o kąpanie w dniu wkładania, zawsze kąpiemy gołębie lotowe, nawet jak jest z deszczem wiatr się zapowiada. To Teodor Japę do mnie mówi, jak byłem u niego, mówi do mnie, kiedy kąpiesz gołębie. Ja mówię, zawsze po locie, a czemu tak kąpiesz, bo wszyscy kąpią. Ale mówi, a on do mnie mówi, ty musisz zrobić inaczej. Ty musisz zrobić inaczej i znaleźć coś, czego wszyscy nie robią. No i zaczęliśmy kąpać gołębie przed lotem. A czy nie... on tak chciał cię na minę wstawić, że ten, to czy rzeczywiście on też tak robi? Rzeczywiście on też tak on robi. Też tak robi. A z jakiego to powodu właśnie? No gołębie mają się zrelaksować, odświeżyć przed lotem. Tak, no, zrelaksowane. I po prostu gołębie zawsze po tym kąpaniu u nas mają włączone lampy grzewcze. Pod tymi lampami się wykładają. I co jeszcze robimy? Na korytarzu wszystko jest zabierane i jest... Czyli to tak jakby po takim spalnie jak idą. Tak. Spa takie można. Rozwijamy im koc grzewczy i na kocu grzewczym one jest podłączone. Koc grzewczy? Tak. Tam normalnie w tym gołębniku? Tak, tak. Na tym ruszcie kładziecie? Nie, nie, na korytarzu. Na korytarzu. I one mają do tego założone dwie lampy. Tu się świeci lampy. I one rzeczywiście z tego korzystają, tak, że się kładą? Jak się położy koc, to one jeden ko drugiego są poukładane. No cieplutko, rzeczywiście. Ciepło idzie, one fajnie się... No widzimy, zawsze coś się możemy nowego dowiedzieć. No i też nie pokazujemy tych gołębi znowu już wtedy samicom. One idą na lot wyciszone, spokojne. I naprawdę nie ma różnicy przy kąpaniu gołębi w dniu wkładania, czy to jest lot z deszczem, czy bez deszczu. I rozitol stosujemy 4 razy w sezonie gołębi starych i 2 razy w sezonie gołębi młodych. Tylko że tak, przed parowaniem gołębi rozpłodowe też dostają go na oczyszczenie dróg oddechowych i też dostają gołębie rozpłodowe Avimicin Pulver z Aten Fryem przez 10 dni przed samym parowaniem. I tam został nam jeszcze jeden środek, widzę schowany, co to jest? Electroid Dry Plus. To jest elektroid. Po locie, tak? To jest elektroid po locie. Podajemy go zawsze. Znaczy, my go tam podajemy przed lotem, a po locie podajemy Betaamin Forte z Rotosalem. Aha. Betaamin Forte stoi, nie wziąłem go.
I teraz jeszcze zadam pytanie, bo tu mówisz o tych produktach, które dajesz firmy Renfield, ale jeszcze czy do karmy dodajesz jakieś, na przykład tam niektórzy dają jogurty, oleje tego typu? Czy do karmy nie dodajemy żadnych jogurtów, nie dodajemy olei, dodajemy Morgold. Morgold dodajemy na oczyszczenie właśnie gołębi. Po locie jest dodawany raz lub dwa razy, a przy lotach gołębi młodych jest podawany też trzy razy. I Morgold jest podawany w rozpłodzie i wszędzie wszystkim gołębiom całą zimę, dwa razy w tygodniu raz. Raz, dwa razy w tygodniu, to zależy jak tam mamy. Jeszcze z innych środków, z których korzystamy, to jest Mineral Purwer z doktora Marin. To jest taki broszek kondycyjny. Tak jak to kiedyś można było widać, różowa witamina, jak to niektórzy mówią. Tak, tak. Ale to jest chyba coś innego, to jest bogatsze jeszcze chyba. To jest bogatsze, to jest od doktora Marin z Belgii. Jak często to normalnie cały czas mają gdzieś Mineral Pulver dostają, tak jak już wcześniej mówiłem, są karmione trzy razy. Czyli Mineral Pulver dostają z grytem, z Winputem, bo Winput dostają u nas gołębie codziennie. Z Winputem i z granulatem witaminowym. I to dostają codziennie. Przy lotach dostają niedziela, poniedziałek, wtorek, a w środa, czwartek już nie dostają. Nie? Tutaj kolega w ręku trzyma też jeszcze katalog Renfielda. Pokaż mi, jak ten katalog wygląda. To jest katalog z edycji z 2017 roku. Tam też o Tobie jest informacja też oczywiście? Jest informacja o nas. Tutaj są wszystkie przedstawione. Ale też wyniki Wasze, osiągnięcia i też... Wyniki, osiągnięcia. Mamy tutaj wszystkie preparaty szczegółowo opisane. O, właśnie chciałem o tym nawiedzać, bo taki preparat, taki, jeżeli ktoś by zakupił tutaj kolegi Mariusza, taki preparat na pewno dostanie. Jeden z preparatów Renfielda on dostanie... katalog taki i wtedy te informacje, o których tutaj Mariusz nam mówił, dla niektórych one mogą być łatwiej przyswajane, dla niektórych gorzej, ale każdy sobie może o takim produkcie poczytać. Ja tylko przypomnę, że my kiedyś też byliśmy w firmie Tier Pharma Heze, to jest ta jako właściciel marki Renfield, pokazywaliśmy jak wygląda linia produkcyjna, jak Alfred Berger nam szczegółowo opisywał każdy z produktów, niejako jak one wygląda proces produkcji ich. Także możemy sobie tutaj zobaczyć, a tutaj w tym katalogu szczegółowo możemy się zaznajomić z jak taki dany produkt, w jakich dawkach można tutaj stosować. Tak, on jest podzielony, ten katalog jest w tym roku trochę zmieniony, ma formę, jest kapitalnie moim zdaniem przygotowany pod przyswajanie wiedzy na temat produktów. Produkty są podzielone, jest profilaktyka lepsza niż leczenie, na przykład jest Avidres pokazany. Avidres jest pokazany, zmniejszenie ryzyka infekcji, zdrowie, jakość wody, lepszy metabolizm. I dodatkowo jest szczegółowo opisany, szczegółowo też dawkowanie i z czym można podawać. I ty tak właśnie masz pytanie, chodzi o to dawkowanie też, czy do tych dawek, które tutaj są i częstotliwości podawania, to właśnie postępujesz według tego, co tu jest napisane, czy też w oparciu o swoje spostrzeżenia jakieś masz zwiększone, zmniejszone dawki albo częstotliwość podawania tych produktów? Nie, dawki mamy takie same. Jeżeli chodzi o częstotliwość, no to się różni. W zależności od lotu, w zależności też od długości lotu, tak jak mówię, na Carnie Speed przy lotach krótkich podajemy 2-3 razy w tygodniu, przy lotach długich 4, nawet 4 razy w tygodniu. Jak gołębie nie chcą trenować przed sezonem, czy tam gołębie młode, jak nie chcą dobrze się rozlatać, to Carnie Speed dostają przez 7 dni do wody i już później jak po tych 7 dniach gołębie nie chcą latać dalej, nie chcą odchodzić ładnie od gołębnika, no to trzeba się zastanowić nad badaniami, żeby sprawdzić, czy one są do końca zdrowe. Nie? Czyli w oparciu o to, co tutaj usłyszeliśmy teraz i o produktach, o profilaktyce tej zdrowotnej gołębi, będziemy mogli za chwilę przejść do kolejnej części, w której będziemy pokazywać jeszcze te gołębie rozpłodowe kolegi Mariusza. Czy coś jeszcze masz do dodania? Jeszcze odnośnie karmy może. Jaką karmę podajemy? Nasze wdowce, jak gołębie młode, dostają taką samą karmę. Tu nie ma różnicy. Karma jest z firmy Van Robayers, Bayers. Tylko tą karmę używacie? Znaczy, mieszamy. Cztery karmy. Van Robayers, Bayers, Verselaga i Mifuma. Mifuma? Mifuma, w szczególności. To są też karmy, przepraszam, które u Was w sklepie można kupić wszystkie, czy nie? Van Robayers, Bayers, Verselaga, Mifuma, wszystko można u nas dostać. Rozumiem. I są podzielone karmy, nie mamy jakieś tam, że dajemy na początku tygodnia karmę lekką, później lotową, później energetyczną i tak dalej. Mamy dwie karmy stworzone, wymieszane z tych worków, tak? To jest też taki pomysł od Teodora Jape. I gołębie są karmione na początku tą karmą lżejszą, tam jest Van Robayers 183. Na początku, to mówisz na początku tygodnia czy na początku sezonu? Na początku tygodnia i na początku sezonu są karmione na przykład 4 dni w tygodniu są tą lżejszą karmą, 2 dni tylko lotową. A później są karmione na przykład 2 tylko karmienia, są karmy lekkie i już później wchodzimy na karmę. W zależności od tego, czy są te cięższe loty. W zależności od lotu, tak. No i z karm tej, na którą się składa lotowa karma,
To jest Van Robayer 184, Van Robayer 735, Verselaga Master Le Road i Mifuma Power Mix. Czyli wymieszane. Te karmy, o których mówiliśmy, to myślę, że już na razie tak to wiemy, tak, jakie ma kolega gołębie lotowe, jak wygląda w gołębniku. Dowiedzieliśmy się też, jakie produkty, znaczy jakie, no jak po prostu używa produkty firmy Renfrew, bo to jest podstawa, ta firma, na której kolega Mariusz bazuje. I za chwilkę przejdziemy teraz. Karmy też poznaliśmy. I teraz przejdziemy do części związanej z gołębiami rozpłodowymi i później jeszcze do gołębi tych takich młodych, które masz na sprzedaż przygotowane. No. Także na razie dziękujemy. Do zobaczenia. Dobra.